Moi drodzy, Pan Bóg dzisiaj w tę trzecią niedzielę zwykłą stawia nas wobec bardzo szczególnego, wyjątkowego daru swojego słowa, który jest nam ofiarowany na dzisiaj. I w tych biblijnych, ale i historycznych miejscach, motywach mamy odczytać moc i aktualność Bożego orędzia. I prorok Izajasz, ale również i w dzisiejszej Ewangelii wspomina święty Mateusz o ziemi Zabulona i Neftalego, tych dwóch pokoleń, które po wyjściu z Egiptu przejęło dziedzictwo, jakie Pan Bóg im ofiarował. Ale bez wątpienia dla czasów Pana Jezusa ta ziemia była bardzo specyficzną ziemią. Bo to była ziemia, gdzie Izraelici mieszkali przemieszani z poganami. To była ziemia wielu szlaków komunikacyjnych, a więc również różnych migracji, różnych ideologii, treści, propozycji, wartości przekazywanych człowiekowi, stanowiących szczególnie dla człowieka wiarę i człowieka, który chronił to, co kształtowało jego, jego rodzinę, jego pokolenie, jego naród, stanowiło wielkie wyzwanie, bo tak wielu wchodziło w ich ziemię, w ich czas, w ich życie. I oto właśnie w takiej ziemi, właśnie w takich okolicznościach, jakby wypełniając to, co prorok Izajasz zapowiada, że w tej ziemi ciemności i mroku zajaśnieje światło, właśnie tam przychodzi Jezus i właśnie tam rozpoczyna swoją działalność, tą, poprzez którą zaczął objawiać Boga, Jego prawdę, Jego moc, tę niesamowitą tajemnicę, którą my nazywamy zbawieniem. I zobaczcie, moi drodzy, czyż właśnie ten obraz ziemi Zabulona i Neftalego nie jest dzisiaj dla nas, dla każdego z nas zapewne w inny sposób, pewnym zaproszeniem i pewnym opisem warunków, w jakich przychodzi nam żyć. Oto to, co stanowi bogactwo życia każdego z nas, to, co stanowi bogactwo życia waszych rodzin, to, co stanowi bogactwo życia wpisanego we wspólnotę Kościoła, jest związane z wchodzeniem różnych innych treści, motywów, wartości, propozycji. To jest, może jeszcze używając innego porównania, szczególnie bliskiego, dla tych, którzy łączą się z nami za przyczyną telewizji Polonia, szczególnie w dalekich ziemiach naszego globu, to jest również i ta tajemnica, że te drogi zaprowadziły was, moi drodzy, bardzo daleko niejednokrotnie. Gdzieś może dzisiaj również i poprzez tę mszę świętą i poprzez chociażby ten śpiew i obecność naszych przyjaciół z Poronina stajecie wobec tego niesamowitego daru, tej refleksji, tej tęsknoty za tym, co my niejednokrotnie tak na co dzień wyrażamy. Jak było dobrze, jak było cudownie, jak było spokojnie wtedy. I tutaj znajdujemy bardzo różne uzasadnienia. Ale oto w tym obrazie dzisiaj Pan Bóg zaprasza nas do tego, abyśmy potrafili właśnie na to, jakie jest nasze życie, wobec czego stoimy, żebyśmy przede wszystkim potrafili dzisiaj zobaczyć wartość, moc i wielkie wyzwanie, jakie daje Jego światłość, Jego obecność. O tym mówi przecież i prorok Izajasz, i o tym mówi sam Jezus, kiedy właśnie na tej ziemi głosi Królestwo Boga i zaprasza do tego, aby ludzie nawrócili swoje serca, aby zobaczyli właśnie tę obecność, te dary Boga, aby widząc je, potrafili je przyjąć, aby przyjmując, stali się ich świadkami dla innych. Przecież taka jest również wartość tego powołania pierwszych apostołów. Właśnie tam, na tamtej ziemi, Piotra, Andrzeja, Jakuba i Jana, rybaków. Właśnie w ich życie, a przez ich życie dla innych, ta tajemnica Bożej światłości ma się objawić. A cóż ona nam przypomina i cóż nam objawia? Odwołując się chociażby do biblijnych obrazów. Pamiętamy początek
kazania na górze. Właściwie następny rozdział Ewangelii Mateusza, bo ten dzisiejszy fragment był 4 rozdziału, a w 5 rozdziale, kiedy Chrystus rozpoczyna tą swoją pierwszą cudowną mowę, mówi: wy jesteście solą ziemi i światłem świata. To już nie jest sytuacja, że ktoś inny ma tę światłość zanieść. To jest to zaproszenie, a właściwie przypomnienie i uświadomienie dzisiaj dla każdego z nas. Zobacz, tę światłość ty otrzymałeś. Zobacz, tę światłość ty niesiesz. To, co powie w innym miejscu Chrystus, nie po to zapala się światło i stawia na świeczniku, aby zaraz to przykryć korcem, aby to zasłonić. I to jest, moi drodzy, wielkie zaproszenie dla każdego z nas, abyśmy potrafili zobaczyć to, co jest darem, ale i owocem tej Bożej światłości, łaski wiary, daru miłości, tych wszystkich różnych tajemnic, które również się dzisiaj skupiają w osobie naszej patronki, świętej Rity. Kiedy rozważałem jej życie, to przyznaję, że uśmiechnąłem się, bo przyszła taka refleksja. Kilka miesięcy temu, właściwie prawie 2 lata temu, dowiedziałem się, że patronką dnia moich narodzin była, można było powiedzieć, sąsiadka, chociaż żyła wiek wcześniej i trochę bardziej na północ, w ziemi włoskiej, błogosławiona Małgorzata z Castello, bo żyła na przełomie XIII i XIV wieku, a Rita XIV i XV wiek. Ale święta Rita jest patronką dnia mojego chrztu. Zobaczcie, moi drodzy, co żeśmy otrzymali przez tę łaskę. Jak niesamowicie Pan Bóg nas obdarował. Nie tylko w wymiarze pewnego wyzwania. On stanął w sposób uroczysty wtedy razem z naszymi rodzicami, z naszymi chrzestnymi. I tak jak przy chrzcie Jezusa mówi: to jest moje dziecko umiłowane. Także ważne jest, abyśmy potrafili to z dumą dzisiaj przywołać. Przedwczoraj dostałem SMS-a od jednej z naszych diecezjanek: urodziłam syna, mały Jaś. Pełna szczęścia, radości. Rozsyłają po wszystkich znajomych i po rodzinie. Któż z was tego nie uczynił? Któż z nas nie dzieli się tym, co jest piękne i wartościowe? To jest właśnie również ta tajemnica, abyśmy dzisiaj ten dzień, tę naszą wspólnotę potrafili w taki sposób przyjąć. Ale oczywiście stajemy również i wobec tego pytania, do czego nas ten dar zobowiązuje. I chciałbym przywołać obraz, który w Biblii jest i my go znamy. Ta sławetna przypowieść Pana Jezusa o pannach, które oczekiwały na przyjście oblubieńca. Tylko 5 doczekało, bo 5 zabrakło oliwy. I przyznaję, że kiedy kilka miesięcy temu gdzieś po raz pierwszy w jednym z komentarzy doczytałem, jaki był tak naprawdę sens ich tam trwania i oczekiwania, zobaczyłem piękno, jeszcze większe piękno tej przypowieści, bo o co chodziło? Chodzi o to, że właśnie w czasach Pana Jezusa, kiedy młodzi ludzie zaślubiani byli sobie, to nie zamieszkiwali razem od razu. Przychodził taki moment, że oblubieniec z orszakiem najbliższych swoich przyjaciół, krewnych, szedł po oblubienicę, aby w uroczystym, weselnym orszaku przyprowadzić ją do swojego domu, aby żyli razem. I te panny czekające z lampami miały być takimi zwiastunkami domu rodzinnego oblubieńca. Miały być takimi emisariuszkami powitania, takimi niesamowitymi zwiastunami pokoju, nadziei, życzliwości, miłości. Zobacz, my na ciebie czekamy. Zobacz, jacy jesteśmy. Zobacz, czym żyjemy. Zobacz, my już, chociaż cię po raz pierwszy widzimy, ofiarowujemy ci siebie. Cieszymy się, że będziesz jedną z nas. Cieszymy się, że wejdziesz w całe bogactwo naszego życia i że to bogactwo jeszcze bardziej rozwiniesz. To była misja tych niewiast, tych panien. A jednocześnie cały smutek, że nie wszystkie potrafiły taką misję zrealizować. Że oto wtedy, kiedy oblubieniec szedł i prowadził tę swoją oblubienicę, nie było niektórych, które by właśnie tę prawdę i to orędzie przekazały. Zobaczcie, moi drodzy,
Jakże w tym obrazie niesamowicie widać również przesłanie dzisiaj świętego Pawła z tego listu do Koryntian. To on przecież mówi, zobacz, kto jest twoim Panem, kto jest tym oblubieńcem. On ci przyprowadzi różnych. Ale co ty jemu ofiarujesz? Temu, kogo on ci przyprowadzi? Jakie światło będzie jaśniało w twoim życiu? Jakim światłem oświecisz drogę jego życia? Czy to będzie to światło pełne pokoju, nadziei, ufności? Czy będzie to mrok, który wprowadzi zagubienie, czy wręcz zamieszanie w człowieku i niepewność, co dalej? Jakże w tych obrazach niesie Pan Bóg dzisiaj dla nas bardzo konkretne pytania, biorąc pod uwagę drogę powołania życia każdego z nas. Przecież na naszej drodze tak wielu jest tych, których Pan Bóg nam ofiarowuje na stałe. Drodzy małżonkowie, rodzice, dziadkowie. Ale biorąc pod uwagę różne inne okoliczności, od czasu do czasu, a może tylko raz. To jest właśnie ta wielka prawda, abyśmy my potrafili, tak jak ci apostołowie, kiedy Chrystus mówi pójdź, żebyśmy potrafili pójść. Kiedy mówi i zachęca, zobacz, w tobie jaśnieje moje życie, aby ono jaśniało. Kiedy zaprasza, aby było źródłem jedności, tego wszystkiego, co będzie budowało na jego prawdzie, na jego życiu, na jego łasce, na której człowiek się nigdy nie zawiedzie, która wnosi harmonię, ład, to człowiek będzie chciał to podjąć i będzie starał się przepoić to mocą jego błogosławieństwa. Bo ostatecznie rzecz biorąc, na pytanie, co jest źródłem i fundamentem tych wszystkich refleksji, to dzisiaj otrzymujemy odpowiedź, że jest to świętość. Że jest to ten dar, ta tajemnica, kiedy człowiek swoje życie przeżywa z Bogiem. Tutaj obecni dobrze znają świętą Ritę. Jej doświadczenia osobiste, jej doświadczenia małżeńskie, jej doświadczenia rodzinne, a później jej doświadczenia zakonne i te, które były doświadczeniami duchowymi, mistycznymi, jej takiego zawierzenia i powierzenia swojego życia Panu Bogu i gotowości przyjęcia wszystkiego, co Pan Bóg da, nawet cierpienia, że to nas zadziwia, to sprawia, że my stajemy, może nawet spuszczając głowę z całą pokorą i mówiąc, ile nam jeszcze brakuje, żeby w ogóle spróbować. Ale dzisiaj, kiedy ona jest pośród nas, kiedy jej relikwie od dzisiaj będą tutaj towarzyszyły jako ten znak, że warto, że trzeba, ale również jako źródło łaski, że Bóg żyje i działa. Przez nią dokonywał i dokonuje tylu znaków i tylu darów. To jest przecież zaproszenie, aby również i przez nasze życie te dary Boga i moc Jego miłości się uobecniała. Prośmy o to, abyśmy potrafili być światłem dla świata. Prośmy o to, abyśmy nigdy nie przeżyli tego zagubienia i tego roztargnienia, gdzie to światło naszej łaski i wiary zacznie przygasać czy zgaśnie. Prośmy Boga o to, aby święta Rita, nasza patronka, wyjednała nam potrzebne łaski do tego, abyśmy byli prawdziwie świadkami Boga. Amen.